Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej kampanii Anglią. Okej, cały czas już powoli kontynuujemy inwazję na Iberię. Już zajęliśmy tutaj północno-wschodnie wybrzeże. Barcelona jest w naszych rękach. Oblegamy sobie Toledo i właśnie mam dylemat co do kilku bitew. Nie wiem, które grać na automacie, a które rozegrać normalnie. Zobaczymy, dalej sobie tutaj oblegamy. Myślę, że Tom jak najszybciej bym zagrał. Nie wiem tylko właśnie, czy na mapie. Ponieważ w następnej turze wsparcie na pewno przyślą. Zdaje się, że to jest jedna armia i druga gdzieś także tutaj jest, więc jak najszybciej muszę, więc w tej turze muszę to zdobyć koniecznie. Drugą sprawą jest Irlandia. Zdaje się, że chciałbym zdesantować się tą armią tutaj na ląd. O, wy panowie na chwilkę przestańcie oblegać. Ja bym chciał oblegać drugą armią. O, ja bym chciał oblegać tą armią z artylerią. No i sobie coś tutaj pobudujmy. No i co, tutaj może byśmy zagrali, ale w następnej turze dopiero, bitewkę. Jeśli chodzi o nasze jednostki, za 6 tur odblokujemy sobie dostęp do już ostatniego, trzeciego tieru. No i już wtedy będziemy mieli naprawdę jednostki takie, że już nie będzie totalnie opcji, żeby jakiekolwiek inne armie były w stanie się oprzeć. Kolejną sprawą jest sytuacja w Anatolii, mianowicie można powiedzieć takim to trójkątem bermudzkim nazwać rozmieszczenie tutaj bizantyjskich miast. Nie wiem co z nimi zrobić, teoretycznie nie mają armii. Osmanie albo Seldżucy mogliby coś stąd zająć, ale z drugiej strony jest tutaj Cylicja, która oblega Antalię i ja bym, zdaje się, że ich zaatakuję w następnej turze, jak tylko tutaj dojdę i będę miał zasięg. No zobaczymy czy się uda. Tak czy siak. Póki co Cylicja ma sojusz z Jerozolimą, ale to można obejść. Mianowicie można zrobić to w ten sposób, że dołączymy do wojny. O, może mieć żonę, ale fajna. Weźmy. Masz pieniądze? Tak, masz pieniądze, już tyle wam dałem. No, teraz to my będziemy żebrać. Wtedy rozdawaliśmy. Teraz niech oddają. No, co jak wcale się przyda. Teraz się naprawdę przyda. Będzie można dołączyć do wojny za tą mechaniką, dołączyć do wojny przeciw. No i tutaj sojusznicy nie biorą tak naprawdę udziału. Okej, mam 4000, nie jest za dużo pieniędzy. Będę chciał sobie jak najszybciej po podbiciu Brytanii zrobić tutaj jakiś bank i ogólnie te tutaj miasta zreworkować. Jak to w ogóle wygląda? York, mamy tutaj pole turniejowe. Ja chyba się tego pozbędę, nie przyda nam się to. Zróbmy sobie może przemysł. Tak, zrobimy sobie przemysł. Pieniędzy się przyda się więcej. Okej, tymi dwoma armiami chyba będziemy w stanie sobie poradzić ze Szkocją. Więc sobie już to także tutaj zniszczę. No co, rzućmy okiem, jak tutaj reszta wygląda. No, reszta wygląda ok. Tylko. Musimy ogarnąć coś. No to jest słabe. Musimy ogarnąć coś odnośnie ładu publicznego. To sobie może zniszczymy od razu. Żeby był troszkę ten ład lepszy, ponieważ póki co nie wygląda to zbyt kolorowo. W ogóle co potrzeba, żeby to rozbudować? Tylko dwie tury. To może sobie to potem rozbudujemy i tak pieniędzy na to za bardzo teraz nie będzie. Okej, no i teraz sprawa, kurczę, tego Toledo. No, musimy to zagrać. Za duże straty poniesiemy na automacie, więc... Więc zrobimy szybki zapis. No i... No, rozpoczynamy oblężenie, tym samym zobaczymy nasze jednostki angielskie, drugotierowe. Bitwa Toledo. Toledo zdaje się, przydałoby się zająć, tak naprawdę. W sumie, kurczę, mogliśmy tej Saragossy nie oddawać, byśmy mieli bliżej swoich włości, a Toledo jest bardziej wysunięte na atak Maurów. No ale nic, zrobimy sobie tutaj twierdzę i będziemy się bronić, jakby mieli nas zaatakować. No, silny zamek, silny garnizon sobie powołamy. No i zobaczymy, no ta armia to jest, kurczę, rzut tam beretem. Ostrzelamy ich jak najszybciej łucznikami, tak, że później wjedziemy już naszymi halabarnikami, no i ewentualnie końcówkę na dobitkę już jazdą. Dokończyłem bitewkę. W ogóle zauważyłem, że nie wiem, kurczę, jak mam ciebie, kolego, tutaj nazywać, czy po pseudonimie ze Steama, nie istotne. Dodałeś mi fajnie, podlinkowałeś się na Facebooku, teraz właśnie pisaliśmy chwilę temu. No i fajnie, super, fajna to zawsze
Ciut więcej osób sobie zerknie na te moje wypociny przy mikrofonie, super. No fajnie, no chciałbym naprawdę, żeby jak najwięcej osób zainteresowało się tym modem. Żeby tak naprawdę, no można powiedzieć śmiało, że ten mod podtrzymuje tyle przy życiu, bo naprawdę mało osób gra w tę grę na ten moment. Na momencie, gdy mod wyszedł już na, w tej wersji, jakiej wyszedł publicznie, no to już doszło niecały miesiąc 1000 graczy około. No, a dopiero się zbliżają tak naprawdę świetliste czasy rozwoju, ponieważ świetne mechaniki zostaną wprowadzone niedługo. Zostaną wprowadzone świetne mechaniki do gry. Okej, brak opadów, ale jest tak ciemne, sobie to zmienię. O, to wygląda to lepiej. No i co, fajne, fajna mieścina. O, ja sobie to chcę zająć, tutaj bardzo ładnie. O, tutaj takie pola, typowe właśnie dla tutaj iberyjskiego stylu hiszpańskiego. Fajne drzewko, ale fajna mieścina. Tak w średniowieczu mieszkać, w takim czymś. No może nie akurat w Toledo, bo troszkę blisko Maurów. Ale i tak, znaczy domyślnie komputer zwykle przegrywa w Reconquiście. Domyślnie zwykle się wygrywa, jak się gra. Zresztą na automacie można wygrać pierwszą bitwę pod Las Navas de Tolosa. Historyczna bitwa. Okej, nie mamy żadnych. Nie mamy żadnych tutaj oblężniczych machin. Okej, podsuńmy naszych halabardników. W ogóle możecie odbliżej się podsunę tymi naszymi armatami. Co wy na to? No gdzieś tak. No i co, naprzeciw nim postawmy sobie halabardników, łuczników jak najbliżej. Jazda, o, jazda jest fajnie podzielona, zaraz sobie ją obejrzymy, chociaż ja bym chciał tak, żeby była bardziej, o, posegregowana. No i co, wy panowie czekajcie, niedługo będziecie szarżować. Pierwsza salwa idzie od razu w bramę, musimy ją szarżować. Później będziemy uderzali w mury. No i co, rozpoczynamy bitwę. Naszym łucznikom dajmy strzał dalekosiężny. Jak mają zasięg, niech strzelają! No, mam nadzieję, że nasi łucznicy zdążą zniszczyć ten, tę katapultę. No. Jednak będę musiał chyba jeden z oddziałów... Oj, jestem w zasięgu ostrzału. O, niedobrze. Nie, nie jestem w zasięgu. Nie, te wieżyczki do mnie próbują, tak? Nie, co ja w ogóle mówię? Przecież to jest mój znacznik, że ja strzelam, kurczę. Okej, trafmy tutaj. Chociaż jednym oddziałem. No. Co, pytanie, czy mi to coś zniszczy, jak... O, zdaje się, że trafi. Jest, fajnie. On trafił w obsługę, ale... Machina dalej przy życiu. Co, zniszczy to? Trafi? Niezbyt, niezbyt. No to co? Sfokusujmy może cały oddział, bo to może mi zniszczyć armatę. Wolałbym szybko się tego pozbyć. No, leci kolejny pocisk. Zobaczmy. No super, trafił. Trafił niestety. Niedobrze, bardzo niedobrze. Straciliśmy jedną armatę. No coś, nie możemy tego trafić. Okej, teraz chyba nie trafił. Zdaje się, widzę tutaj nasze liczby. Panowie, strzelajcie z tych katapult. Czy nam blokują tak naprawdę ci pikniarzy? Chyba tak. Co, ich wycofam do tyłu. Jak tam łucznicy? No coś, ta obsługa, kurczę, wytrwała jest bardzo. O, no i teraz. Ho, ho, w głowę. No niezłe, niezłe to było. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Trafcie, trafcie. Jest, super, udało się, fajnie. I strzelamy w bramę. Kontynuujemy ostrzał w bramę, a naszymi łucznikami myślę, że możemy tych kuszników się pozbyć. Myślę, że możemy, a może tych. Ci mogą zostać zestrzeleni przez onagery. No, ten co dostał tutaj w głowę, to fajnie by to wyglądało. Czyli tak blokujemy. Może o, w ten sposób się ustawmy. Tutaj król. Oj, w ogóle król tutaj blokuje, nie zauważyłem. Znaczy się generał. Strzelajmy dalej. No, jeszcze parę kul. No coś nie dolatuje to. Fajnie. Trafione, dobra. Teraz cel na wieżyczki.
ciutko dalej odejdźcie, żebyśmy nie byli w zasięgu. My mamy dalekosiężny strzał, czyli no prawie będziemy, nie, będziemy w nich trafiali. Tak, są w zasięgu, fajnie. No co, strzelamy w tych. No. Musimy trafić, dobra, jeszcze jedna salwa. No, dawaj, dawaj, dawaj. A, trafione, o, ale fajnie to wyglądało. W ogóle obejrzmy to miasto, jak to wygląda. No, fajny taki ołtarzyk. Wieża zniszczona. Butuć sobie klimatycznie po oblegajmy. Oj, to nas tutaj łapie, nie zauważyłem. To może podejdźmy o coś w tym stylu. O tak, będzie idealnie. Kurczę, mogę mieć. Wiesz co, ja ich przestawię, moich łuczników tutaj. Wolałbym przestawić ich tutaj. O. No i teraz będzie optymalnie. Tych ustawimy tutaj, żeby byli pod zasięgiem. O, zniszczyliśmy wieżyczkę, fajnie. Ja bym chciał tą bramę warowną zniszczyć jeszcze, więc ja będę celował w nich. Albo w sumie nie, czekajcie, ja sobie podejrzę numlokiem. Znaczy się insertem, wyceluję sam i postarajmy się strzelić. Przybliżmy sobie. Chcemy trafić w tą bramę warowną, tak? Uwaga, czy trafimy, zobaczmy. Kurczę, średnio to widać. O, coś takiego, uwaga. No, chyba trafimy. Ciut za wysoko. No, niestety. Niestety ciut za wysoko. Możemy dalej? Nie, musimy czekać niestety, aż się to załaduje. Szkoda. O, trafiliśmy, fajnie. Bram warowna trafiona. Super. Okay, zróbmy jakiś wyłam. Pytanie tylko gdzie. Myślę, że możemy z tej strony zrobić wyłam. Dobra, nasi łucznicy już za chwilkę podejdą. Może ja mi dam formację. O. Bądźcie tak ustawieni. Powoli będziemy szarżowali. O, czy możemy to trafić, czy nie? Jest to poza zasięgiem. On strzela. On strzela. To niedobrze. A w co on strzela? No, przecielu. Nie ma jak ciebie pokonać. Czy on jest w zasięgu, czy mi się wydaje tylko? Jest w zasięgu. O kurczę, ale te bombardy mają zasięg. No zobaczmy teraz, czy trafimy. No gdzie to poleciało? No, zdaje się, że jest zbugowany, nie ma sensu w to strzelać. Okej, kontynuujemy tutaj humory. Okej, nasi łucznicy. O, strzelajcie tych kuszników maksymalnie. Obejrzmy sobie to. Deszcz strzał. O, trafiony, dowódca oddziału zdaje się. O, pięknie, no dalekosiężny strzał, ale ci kusznicy są naprawdę lekcy. O, bardzo, o, jest słabiutcy, ale fajnie. Można chociaż się nacieszyć ostrzałem. No i chyba ostatnia salwa. Okej, tu trafiono, to teraz strzelajmy tutaj. Teraz strzelajmy tutaj. O, przyspieszę troszkę. No zobacz, salwa fajnie wygląda. Okej, teraz w tych włóczników. Oni są już. To także lekcy, też są bardzo słabi. Możemy ich powyżynać. Co? Poczekajcie, panowie. A tutaj wyślę enklawę. Zajmijcie się nimi. Nie, ja bym was nie chciał strzelać, jak strzelać w tych. O. A na nich sobie wyślimy jazdę. Co to w ogóle ma być? Obejrzmy tą szarżę. No teraz uciekacie. Ciut za wolno. No, super. Okej, no i nawrót. Okej, wystrzelajcie dalej. My się dalej tutaj będziemy delektowali fajnym ostrzałem. A tą wieżyczkę by się przydało się zniszczyć, ale chyba nam nie starczy amunicji. Zobaczmy, jak szybko zniszczymy to. Jest to istotne. No, patrzcie, co za łajzy. Więc chyba nam się chowali teraz. No teraz nie, już nie wrócimy, panowie. O, jeszcze drugi oddział. Do widzenia.
No niezbyt celnie, niezbyt celnie, ale mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli amunicję na tą wieżę. Na tą strażnicę dokładniej. No i zaraz sami spanikują. O, ja bym chciał to strzelać. Mamy zasięg? Mamy zasięg, fajnie. Diego, generał Diego. Okej, wycofajmy się. Jak chcę zaznaczyć ostrzał na generała. Okej, jak to wygląda? Jeszcze ile salw? No, za dwie celne salwy. No i myślę, że wyłom będzie gotowy. Przyspieszmy na razie. Panowie, weźcie ich. Wiecie co? Dokończmy ich już w ten sposób. Ja tak chcę zobaczyć na blisko. Oj, po plecach. O, dostał w plecki. Piękny strzał. A ten dalej żyje. Dobra, jak to wygląda? 78. Panowie, w co wystrzelacie? W to. W co oni trafiają? Dobra, już nie tracił amunicji. Jeszcze jedną fajną salwę, może nie wiem. Na ten odciu wystrzelmy, co by na to. W ogóle zasięg mają przekosmiczny. No nie mogę w to trafić, nie wiem czemu. Okej, lupnijmy. No, łucznicy naprawdę, co jak co, ale w Total Warach uwielbiam łuczników, zawsze lubiłem. Się umiemy posługiwać. No, weźmy sobie taki tutaj ostrzał. No i co, coś nie trafia do naszej armaty. No to co? Trafcie, proszę. Jeszcze jedna kula. Co, wy już strzelacie w tą strażnicę, a wy tutaj, o. O, fajnie, pierwszy trafiony. Jeszcze tylko jedna kula. Dobra, trafiliśmy, super. Zniszczymy to i możemy śmiało szarżować. Już myślę, że się podsunę. Może tymi halabardnikami byśmy zaatakowali? Czemu nie? Zobaczmy. No, ciekawe jak walczą w zwarciu, jak atakują. No i to wiadomo, sprawdzeni. Super jednostki, ale zobaczmy, jak będzie się walczyło tymi halabardnikami. No tutaj nie po naszych armatach, panowie. Biedne chaty. Tutaj gość oprócz dostał w płot. W oborę, zastrzelili. Okej, okay, powoli. Atakujemy, no mogę tą bitewkę już w sumie dawno chcę wygrać, ale... A być fajnie, dobra. Atakujemy. Idziecie tutaj. Wy idziecie tutaj. A te dwa, zdaje się, na główną bramę, albo jeden. O, zniszczyliśmy. Fajnie, no i teraz możemy sobie ostatnie nasze pociski. Tak naprawdę jakoś się podsuniemy, no i to zachowamy. A jak zobaczymy oddział wodza, no to go zastrzelimy. No, fajne miasteczko. Ładnie zaprojektowane. No, ciekawie mnie tacy halabardnicy w boju. Atakujcie, zobaczmy. No, powolutku się podsuwają sobie. Na sekundkę. Wy też atakujcie. No i wy zamknijcie tą, tutaj, to przejście. No tak. Co ja tutaj z panowie? Co mnie tutaj trafia? Halo, halo, halo. Wyłączamy autostrzał. No, zdaje się, że... Tak sobie są w stanie coś zrobić w zwarciu, jeśli przeciwnikiem nie jest jazda. Chociaż w sumie tutaj ładnie ciechają. Oj, teraz w plecy dziabniemy. No i po bitwie. O. I na generała. Okay, do ataku wy się zajmijcie tymi. Wydobicie tych. No, a kusznicy tych. Myślę, że możemy wjechać naszymi jednostkami specjalnymi do miasta.
Ich wódz, co to w ogóle jest? Lekcy włócznicy. Znaczy poborowie, przepraszam. Lewi to poborowie, oczywiście. Ja bym chciał ten oddział elitarny, żeby ich posiekał. Dobra, wystrzelajcie w kuszników. Wy się zajmijcie tymi. Wy także wesprzyjcie tych. Dobra, jazda może niech się zatrzyma jednak. Ja bym chciał ich posiekać o tym oddziałem. Może osobiście podowodźmy. Przyjmijmy kontrolę na spację. No i co? Idźmy tam. O, atakujemy. O, o. Dobra, może wyślijmy jeden oddział, jak dogoni tych kuszników. Oni wejdą im na plecy. A wy dobijajcie. Uuu. Dwa. Dobra, dwa wyślijmy tam. A uciekają. Okej, wy ich ciachacie, sobie obejrzmy jeszcze. Jak to wygląda? Głowy lecą. Daj ten dźwięk. No, super jednostka, okej. Okay. O, 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 jest formacja? Chcę to zobaczyć. Się nadzieję na jazdę. No, żeście nam, kurczę, szyk zniszczyli, panowie. Uwaga. I co? Blokada. No i teraz zdaje się, że na plecy. Wjeżdżam na plecy. O, tędy, panowie, tędy. Tędy, o, w ten sposób. Z tej strony atak na jazdę, o. Wy zajmijcie się tymi. Dobijcie ich do końca. No i co, chcę zobaczyć tylko... To mi atak. Nie, tutaj. Ten atak, oczywiście. No, te halabardy, dziwna mechanika. Został dziwnięty. Panowie, tutaj, na tych. No. No i szarża. Zdaje się, że kończymy tutaj fajną szarżą. No, już oni tak padają. Podobnie jak pikinierzy funkcjonują, tylko że krótsze mają tych... tą ich broń drzewcową. O, już widać w oddali. No, wódz padł. Fajnie. I koniec. Jeszcze fajną szarżą ich podobijamy. O, kopię w dół. O, tak popadali. Zniszczenie całkowicie. Cudowna szarża. Fajnie dobili. Okej, kończymy sobie. Dobra, sprawa Toledo tak naprawdę załatwiona. No co, straciliśmy 20. No, ta jazda, fajnie się jazda walczy. No, widzę, że nawet nie oni zabili, a tak naprawdę wieżyczki nam zadały te straty. Okej, bitewka przyjemna. A jeszcze prościej będzie, jak będziemy mieli jednostki. Trzeciotierowe, wtedy to już oj. Wtedy to dopiero będą miały obrażenia. A 16 minut, to długa bitwa, moglibyśmy to o wiele szybciej skończyć, ale... Cytacik papieża. No. Propos papieństwa. Nie wiem, czy już ktoś zerknął na stronę, o której wspominałem kilka odcinków temu, o nowościach związanych z rozwojem Medieval Kingdoms. Papieństwo będzie grywalną frakcją dla zwykłego gracza. I co ciekawe, jest także tworzony, znaczy wiecie, papieństwo jako taka, żeby był grywalne, to jest żaden problem. Żaden problem, nie? Ale twórcy chcą zrobić tak, żeby był mechanika papieństwa dla gracza fizycznego. Czyli, że jako zwykły gracz będziemy mogli bawić się jakąś mechaniką. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Może będziemy mogli nawoływać do krucjat. Może będziemy mogli rzucać ekskomuniki. No, myślę, że będzie to naprawdę fajna sprawa. A rzucenie ekskomuniki na frakcję, to będzie, tak naprawdę dawał pretekst do wojny, więc byłoby to naprawdę super.
co jak co, ale to jest naprawdę w dalekich planach. Jakkolwiek system Świętego Cesarstwa Rzymskiego i trybusze będą w następnym update'cie, to niestety no, troszkę poczeka, bo to jest dopiero jako na przyszłość plany. Ale naprawdę szacun, że takim czymś się będą zajmowali. Okej, okay, okupacja. Miasto zajęte. Dziwne, że automat mieliśmy takie małe szanse. Jak fajnie to wygląda. Arcybiskupstwo. No tak, Toledo. Toledo. Moglibyśmy coś tu wyzwolić. Kastylię. W sumie. W Toledo. Kastylia. A wyzwolmy Kastylię. A nie potrzebuję tego miasta. No i fajnie. Mamy kolejnego sojusznika. Okay, zerknijmy. Kastylię. Fajnie. Luis. A gdzie moja armia? Co tą armię tak wywaliło tutaj do tyłu? Na granicy? Co to się stało? Tego nie widziałem. Co jest? Odesłało ją na moje granice. Ale jaja. Nieźle. Chyba, że to misklikiem zrobimy, ale nie zauważyłem. Okej, tutaj zrobiliśmy. No i powoli będziemy mogli kończyć turę. Tutaj. Mamy jakąś dezercję. Nie wiedzieć czemu. W Barcelonie chcemy jakieś centrum handlu, więc sobie zbudujmy plac miejski. No i chyba możemy kończyć turę. No, zakończmy sobie turę. W ogóle wyczuwam, że mam ten sam syndrom, co podczas grania Jerozolimą, że już podczas tych późniejszych odcinków, czyli na przykład teraz, już tak mówię, tak troszkę powtarzam się dużo i tak dalej. Nie wiem, czy tak mam, no jest to na pewno do wytrenowania. No jako tako takie nagrywanie to, co pogadacie. Jako tako nagrywanie, też można powiedzieć, poprawia zdolności. Oczywiście poprawia umiejętności przemawiania do innych. Carstwo Bułgarii. No ciekawie mnie, czy tak Konstantynopol zajmą. A tylko jeszcze Carstwo Nicejskie. No chyba se jaje robicie, że ja mam tam zdobyć to miasteczko przy tam jednym wsparciu. No co wy panowie? Nie ma wsparcia. Okay, co z tymi Osmanami? Czy ma jakieś jednostki robią, czy nie robią? No nie wiem. Nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba. Imperium Chorazmijskie też dosyć ciekawa ręka. Nie, już tak naprawdę wszystkie zdaje się tak. Czekajcie, Aragonia. No nie, znowu. Jezu, nie chcę mi się ludzie za dużo tych bitew. Błagam, nie. No. Chcecie pokój, okej. Okay. Zdaje się, że została tylko Aragonia do wyzwolenia. Tak? Nie, zostało Lyon, czyli tutaj. Tutaj wyzwolimy sobie Lyon, fajnie. No, mam nadzieję, że Maurowie nas nie zaskoczą atakiem. Nie jestem do tego gotowy na pewno. A tym bardziej moje Lenna, nowo powstałe państwa. Sultanat Osmański. Frakcja zniszczona, nicejscy separatyści, okej. Okay. No, Tesolinka tak pomaga. Pomaga Konstantynopolowi. Dojdziemy. No, powiem tak, bronimy naszych przyjaciół. Sultanie. Macie powiem tak. Nie ma za co. Ale zamierzam podbić Cylicję. Pomóc, zwłaszcza Antalii. Podjedźcie szybciej. O, i spowalniamy. Się musiał zdziwić, co tu kurczę Angol robi? Co, no może ucieknie gdzieś tam. Mam szpiega? Może czempion... O nie, czempionem to ja chcę zabić jakichś tutaj klientów. Sukces, fajnie. Ja chcę szpiega tutaj, o. Pokaż mi, gdzie on jest. Gdzie oni są? Tu są. Okay. Czy jest tu przejście dostępne? Nie, zablokowaliśmy, więc fajnie.
jest. Zabiliśmy jednego gościa, okej. No i tutaj, tutaj zdecydowanie będzie ta twierdza. Zamek. Przychód już mamy coraz większy. Okej, robimy sobie kościół. No i robimy sobie... Poczekajcie, mamy warsztat, mamy pole turniejowe. Można by zrobić jeszcze jakiś plac miejski. Albo jeszcze jedne tereny musztre. Poczekajcie, teraz będziemy rozwijali to. No nie wiem, co zrobić. Może przemysł, troszkę pieniędzy. Albo żywność tak naprawdę. Co mam do placek? Nie, place by zróbmy. Coś w placu sobie wymyślmy. Okej, okay, jak się ma sprawa Irlandii? Jak sobie będę oblegał? Chociaż nie, bo w sumie dużo traci na tę populację. Zdaje się, jak to wygląda. Minus 10% natury, oj panowie. No to wiecie co? Myślę, że nie ma co czekać. Za dużo ostatnio bitew mamy, więc damy sobie automat. Szybki zapis. I automacik lecimy. Fajnie, ścieliśmy go. Uwaga, ta grafika zdaje się... Jest chyba stara z podstawki. Okej, okay, okupacja. Dublin należy do nas. Co jest? Ulepszenie. Aha, mamy tutaj chyba jakiś warsztat, tak? Tak. Super, możemy sobie zwerbować kapłanów, fajnie. Geralt, kolejny Geralt. O, i możliwość kolejnych armii, no to teraz mamy możliwości. Dobra, tylko ja to wyłączam od razu z podatków. Duży zamek. Chociaż w sumie ja bym chciał miasto. Dobra, naprawmy sobie na razie. To się nie przyda, to się nie przyda. To zostawmy. Okej, super, superancką. No i teraz tą armią wyjdźmy na morze. I ruszmy na przykład tutaj, troszkę ustabilizować sytuację. Królu. Nottingham, okej. No i stwórzmy armię. Stwórzmy armię w Paryżu. No jest, jak oni są masakryczni. Polityk. Ten jest w sumie fajny na zarządcę. Właśnie, możemy mieć nowego gubernatora, zdaje się. Tak? Tak, możemy mieć jednego. To sobie go od razu wyznaczę. A czemu ciebie was nie mogę? Poczekaj, którym jesteś kolegą? Ten, co chciałem go zwerbować. Jesteś przyjacielu George, polityk. Tylko pytanie, czy jesteś w naszej rodzinie. Masz niebieski hełm, okej. Masz niebieski hełm. Kto ma tu jeszcze niebieski hełm? To ty nie. Kurczę, no i teraz nie wiem, który to był. Ta postać pochodzi z rodu angielscy separatyści, co? What the hell? Opuściła mój ród. Dobra, to ten, co się tam zbuntował kiedyś. Nieźle. No dobra, czy ja bym chciał gdzieś... Wiem. Ja bym chciał tutaj mieć gubernatora. Sobie wyznaczmy kogoś. Zarządcę jakiegoś, nie wiem. Godfrey? No, może być Godfrey. To jest oczywiście Doralion. No i kogo byśmy chcieli? No, kogoś bardziej lojalnego. Dobra, ty masz szósteczkę, okej. No i tutaj ja bym chciał pobór. Już na zapas. Weźmy pobór. I co, pytanie, czy muszę być w tym mieście? No muszę, niestety, ale muszę. Ale to ładnie wygląda. Łacińska katedra, kurczę. Ład publiczny plus 10, no fajnie. Okej, no to na razie wracaj. O, ja to wiem, ja to dwoma armiami zaatakuję. Na automacie. I co, wydobicie tych? Wiesz co, ja bym wolał to dwoma armiami zrobić. W ten sposób już ci Maurowie to muszą być tak wściekli przez te najścia nasze. Animacje brakuje. Okej,
Okej, ty pójdziesz, zdaje się, przyjacielu, tutaj, na Lyon. No to gdzieś tutaj. W Barcelonie będzie bunt, niedobrze. Musimy sobie kogoś tutaj zwerbować, chociaż w sumie... Dobra, będziesz ty, przyjacielu. Stwórz armię, niech to będzie jazda. Żeby po prostu mógł obronić troszkę. No i kolejną armię zwerbujemy. Gdzieś w Paryżu. Jakiś werbunek tutaj będziemy robili. Tylko pytanie kogo? Lojalność, no niezbyt mi się to przyda. Coś chciał lepszego. No ten jest w sumie fajny. O, ten jest dobry. No to jest generał to. No i za jedną turę. Sierżanci z długimi łukami. A to fajne jednostki. Już nowe nam troszkę doszły w międzyczasie, nie zwróćmy uwagi. Bo zdaje się, że tych sierżantów na pewno nie było. Oni wyglądają. Mają o wiele lepszą celność. No to. Troszkę naszą armię zmienimy, ale to już poczekamy te 5 tur na jeszcze lepsze jednostki. No, będzie super. W ogóle, kto ma minutę? Ma minutę 36. No to co? Na tym etapie zakończymy sobie odcineczek. No i co? Hej, popa, do następnego.